Rozstrzygnięto pierwszy regionalny konkurs grantowy dedykowany wyłącznie inicjatywom młodzieżowym. Dofinansowanie z budżetu województwa otrzymało 14 młodzieżowych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z regionu świętokrzyskiego. To pokazuje, że idea, aby organizować tego typu konkursy grantowe, jest ideą słuszną, stąd pewnie zarekomendujemy kolejną edycję konkursów, mam nadzieję z większą kwotą, uda się do tego przekonać radnych. Pierwszy pilotażowy, można powiedzieć, program pokazał, że to zapotrzebowanie jest olbrzymie. Spośród 42 wybraliśmy 14, tak jak pan marszałek powiedział, i było to niezwykle trudne zadanie, ponieważ prawie wszystkie wnioski zasługiwały na dofinansowanie. Pozwoliłam sobie zliczyć kwotę, o jaką wnioskowały organizacje. To była kwota ponad 220 tysięcy, a koszt tych zadań, o które wnioskowały organizacje, przekraczał 300 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że w naszym województwie właśnie ta grupa młodzieży przez wiele lat nie była traktowana z wystarczającą uważnością, i to jest bardzo ważny krok, że te organizacje, które pracują z młodymi ludźmi, teraz zostały dostrzeżone, i no, tutaj bardzo się cieszę na tą deklarację, że w tym roku mamy 50 tysięcy, potrzeby są znacznie, znacznie większe i będziemy starać się o większe dofinansowania w przyszłym roku. Zakres młodzieżowych inicjatyw jest niezwykle szeroki, jednak wszystkie mają jeden główny cel – zaktywizować lokalne środowisko. Młodzi będą mieć warsztaty bębniarskie, taneczne, potem w niedzielę, gdzie będzie finał, to wszystko będą prezentować. Drugiego dnia będą biegi charytatywne, bo całej akcji będzie towarzyszyła zbiórka pieniędzy. Już mamy podopiecznego, dla którego będziemy zbierać pieniążki. Chcemy przeprowadzić cykl szkoleń, warsztatów i spotkań mentoringowych, gdzie uzbroimy młodych liderów w narzędzia i kompetencje do tego, żeby później mogli w swoich środowiskach lokalnych, nie tylko tutaj w Kielcach, ale też w całym województwie świętokrzyskim, wprowadzać właśnie takie projekty małych zmian. To może być na przykład lobowanie za utworzeniem skateparku, może to być utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta lub też po prostu odmalowanie ławek w sąsiedztwie. Nasz projekt Młodzi Aktywni głównie dotyczy organizacji przeglądu inicjatyw świętokrzyskiej młodzieży. Będzie to 12 młodych liderów od 15 do 25 roku życia, czyli będą to i gimnazjaliści, i licealiści, i studenci. Każdy projekt był dobrze przygotowany i był wartościowy. One były różne, były takie o skali regionalnej, były takie o skali bardzo lokalnej, ale nieistotne jest, ile jest beneficjentów, tak, ilu młodych osób skorzysta. Ważne jest, jak oni skorzystają. Inny nabór na projekty młodzieży ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.